Ponad miesiąc temu prezydent miasta Piotr Krzystek odbył wycieczkę po osiedlach dzielnicy Prawobrzeże. Spotkał się tam z przedstawicielami rad osiedli i osobiście sprawdzał miejsca ponownych inwestycji. Działacie w tej przestrzeni już od wielu lat, znacie potrzeby, znacie problemy i też znacie te pomysły, które na przyszłość się pojawiają. W dzisiejszym spotkaniu, proszę Państwa, też uczestniczą dyrektorzy różnych jednostek, wydziałów instytucji miejskich po to, żebyśmy mogli, jeśli będzie taka potrzeba, przedyskutować parę kwestii. Ja dzisiaj mam plan taki, że chciałbym Państwu zaprezentować w komplecie to, co 12 lat osiedla mi przekazało. 12, bo tutaj jest też i Wyspa Turska. W siedzibach rad osiedli odbyły się długie i rzeczowe dyskusje na temat tego, co w pierwszej kolejności powinno zostać wykonane. Potrzeb jest bardzo wiele, dlatego prezydent od razu zaznaczał, że na niektóre inwestycje będzie trzeba trochę poczekać. Musimy się pogodzić z tym, że te karetki będą tamtędy jeździły. I mało tego, jeszcze będziemy musieli do tego przygotować dojazd bezpośredni. Na razie najprawdopodobniej będzie to droga frezowa po prostu, bo no nie będziemy tam budować specjalnego odcinka. Szkoda, że to nie było uwzględnione jakby w całej koncepcji przebudowy szpitala, bo można było ten fragment tam powiedzmy 100 metrów drogi przygotować i zrealizować. Natomiast będziemy się starali pomyśleć o jakimś boisku na Zdunowie, takim placu zabaw, żeby w ten sposób chociaż trochę zrekompensować mieszkańcom. Podczas poniedziałkowego spotkania z przedstawicielami prezydent wymienił najpilniejsze zmiany. Brak oświetlenia, utworzenie nowego parku, nowych ścieżek rowerowych czy budowa kanalizacji to tylko nieliczne z potrzeb wielu osiedli. Na razie modernizowanie instalacji wody deszczowej na ulicy Smoczej, też było podnoszone przez Radę Osiedla i jest kwota w budżecie na to zapisana około 330 tysięcy złotych i to zadanie powinno być w miarę szybko zrealizowane. Prezydent miasta postawił na dialog. Dzięki temu Szczecin może zyskać nowe inwestycje, takie, które są popierane przez mieszkańców i naprawdę potrzebne.